Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grup na telegramie. Wszystkie linki znajdziesz pod tym filmem, a ja mam dla Was taki materiał o Dimension. Pokażę pewne parametry tutaj w kwestii odbioru airdropa, ponieważ nie wszyscy sobie radzili, myślę, że takie kompendium tutaj jeszcze wiedzy zgromadzonej w tym materiale chciałbym ująć. To też przyda Wam się przy okazji kolejnych airdropów, także myślę, że warto obejrzeć sobie ten krótki odcinek. No i jeżeli chodzi o dimension, przy okazji claimingu musieliśmy wskazywać adresy zaczynające się na 0,1. X. Był u mnie materiał na kanale, pokazywałem, w jaki sposób to zrobić, i te adresy, które wskazywaliśmy, to był albo adres Metamaska, albo to były adresy z portfela Kepler zaczynające się na 0X, ponieważ Dimension sieć posiada adres DYM, ale również adres ivm zaczynający właśnie się na 0 x I w zależności od tego, gdzie wskazaliśmy, ten nasz adres, to te tokeny z tego airdropu do nas trafiły. I pokażę teraz, w jaki sposób dodać sieci, jak one będą widoczne i ewentualnie co tu jeszcze można było do, nie, zrobić. Przejdźmy najpierw do Chainlist.org. Dodawanie sieci do MetaMask polega na tym, że wchodzimy sobie tutaj na Chainlist.org, wpisujemy. Dimension i następnie dodajemy tutaj Add to Metamask. Wczoraj z tym były problemy, tu nie zawsze się poprawnie ta sieć chciała dodać, natomiast w tej chwili powinno to wszystko elegancko Wam tutaj hulać. Rozwijacie sobie czasami tą strzałeczkę, jeżeli chcemy zobaczyć, czy są jeszcze jedne, inne RPC, które mają na zielono tutaj tą strzałkę, czyli takie poprawnie działające, akurat w tym przypadku jest tylko jedna, robimy sobie Add to Metamask i sieć Dimension dodaje się na nasz portfel. Jeżeli wskazywaliśmy w airdropie, żeby to trafiło na nasz adres MetaMask, no to po dodaniu tej sieci powinna, powinny te tokeny z AirDropu tutaj być y, widoczne. To był jeden sposób. Drugi zalecany przez twórców Dimension było dodanie poprzez portal Dimension. Portal Dimension to było miejsce, w którym żeśmy testowali sobie platformę. No i teraz na Minecie ona też również, y, ta stronka tutaj działa. Klikacie sobie tutaj w Connect. Następnie wybieramy sobie Metamask, sieć dodaje się do portfela i jeżeli wszystko przebiegnie poprawnie, to tutaj w tym miejscu te tokeny dym będą u Was widoczne. To jeżeli chodzi o Metamaska. Jeżeli chodzi o Keplera, to wchodzimy sobie tutaj w, naszego, w nasz portfel Kepler. Następnie trzeba dodać sobie, ponieważ ta sieć jest widoczna, ale ona nie jest widoczna w naszym portfelu, ona, ona powinna być widoczna i w jaki sposób ją dodać. No i tutaj już odpalam sobie Metamaska. I już Wam pokazuję. <laughs> mamy tutaj znowu dwie ścieżki na portfelu. Mamy opcję tutaj, w górnym lewym rogu mamy trzy kreski, można stąd sobie to odpalić i mamy Manage Chain Visibility albo druga opcja, tutaj na samym dole mamy kółko zębate, wybieramy sobie kółko zębate, następnie general i zjeżdżamy niżej: Manage Chain Visibility. Następnie odpala nam się taka stronka, w której w wyszukiwarce należy wpisać Dimension. Wpisujemy Dim i widzimy dwie sieci. Sieć testnetową, tą którą przy okazji testowania robiliśmy i sieć mainnetową Dym. I jeżeli tutaj klikniecie sobie w ptaszek, zasejwujecie, to sieć będzie już widoczna w waszym portfelu. No i w momencie, kiedy będziemy chcieli wyszukać nasze tokeny Dym, wejdziemy sobie w portfel Kepler, <laughs> wpiszę tutaj sobie Dym, no to... Ta, te tokeny będą tutaj u mnie widoczne. No jeżeli też się Wam doda tutaj, to jak będziecie stakować, wchodzimy sobie w staking, to wtedy też na stakingu te tokeny będą tutaj widoczne, ponieważ dodaliśmy sieć do naszego portfela. Co dalej? Chcielibyśmy przesłać nasze tokeny z sieci, na przykład z Metamaska na Keplera albo z Keplera na Metamaska i jak to zrobić. Ja tutaj zrobiłem taką, taki zrzut ekranu. To jest po lewej stronie Metamask, po prawej jest portfel Kepler. No i tutaj wysyłanie, wysyłanie polega na tym, że wskazujemy sobie te adresy zaczynające się na 0x. Tak jak mówiłem, zwróćcie uwagę, że tutaj po wpisaniu kopi adres, jak wpisuje dym na portfelu, Kepler, to widzę jeden adres Dym, a drugi zaczynający się na 0x. I wskazujecie te adresy, jeżeli chcecie wysyłać, to wskazujecie te adresy i wtedy sobie pomiędzy portfelami możecie to wysłać bezpośrednio z portfela to można zrobić, albo drugi sposób jest taki, że wchodzimy sobie na portal Dimension, klikamy Connect i tutaj, jeżeli połączycie się MetaMaskiem, klikamy MetaMask, następnie w górnym prawym rogu robimy Withdraw Funds. No, i w ten sposób możemy tutaj wskazać, na jaki adres ma to trafić. Tak, I znowu, jeżeli to jest połączenie z MetaMask'a, a chcemy przeprosić na KEPR, no to musicie znać ten adres, zaczynający się na 0x, i te tokeny są wtedy przez tą platformę widoczne i przesyłacie sobie na portfel KEPR. Tak to wygląda. Lećmy dalej. Jeszcze kilka takich rzeczy dodatkowych chciałbym tutaj wam pokazać. Mamy taką stronkę Dimension Explorer Guru, gdzie mamy pewne informacje dotyczące Dimension. I taka informacja istotna, która dla nas jest. Jeżeli decydujemy się na staking tokenów, no to tutaj mamy informację dotyczącą APR, mamy APR, jakie jest, ile jest w tej chwili zastajkowanych tokenów. No i coś, co jest dosyć istotne i bardzo ważne dla nas, to jest pewne parametry dotyczące unbondingu. To jest kluczowa rzecz, ponieważ chcemy wiedzieć po jakim czasie. Portf do portfela wrócą tokenu, jeżeli sobie odstekujemy te tokeny, no to zwróćcie uwagi unbonding time to jest 21 dni, czyli taki standardowy w zasadzie czas oczekiwania na kosmosie. Także tutaj też zachęcam. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli gdzieś jakieś problemy były, a znacie adres swój Dimension, na który wskazywaliście wcześniej, że miał trafić wasz RLOB, to wklejacie sobie tutaj w górny prawy róg wasz adres i po wklejeniu pokaże wam się, czy jakiś przydział, czyli jakieś tokeny wiszą na tym portfelu. Tutaj wklejamy sobie i zobaczycie, czy one tutaj wiszą. Co dalej ze stakingiem jeszcze? Zachęcam, jeżeli ktoś decyduje się na staking tokenów, żeby skorzystać z dwóch platform, które Automatyzują nam procesy stakingu. To jest dosyć kluczowe w przypadku prawdopodobnie kolejnych airdropów, które gdzieś w przyszłości pojawią się na kosmos ekosystemie. Przykład SAGI, który pokazał, że w wybranych wycinkach czasowych należało mieć aktywność na portfelu. Ta aktywność polegała tylko i wyłącznie w zasadzie na tym, żeby dokładać pomiędzy jednym czasem a drugim do stakingu tokeny. A żeby ten proces zautomatyzować, no to wychodzi tutaj naprzeciw nam platforma Restake Up i tutaj możecie sobie zastekować tokeny, używając właśnie tej funkcji, która powoduje, że wam się powiększa bilans waszych tokenów. Mamy coś zastejkowane, ja chcę, żeby to co mi się gdzieś ukopie, ponownie wrzucało do portfela, ale trzeba zwrócić uwagę na pewne parametry. Przy wyborze walidatora zwróćcie uwagę, że jak wejdziemy sobie na platformę Restake Up to tu mamy walidatorów, którzy mają tą funkcję włączoną i możemy z niej korzystać, ale są też walidatorzy, którzy na chwilę obecną, kiedy ja to nagrywam, to spora grupa ich tej opcji uruchomionej nie ma. Więc przy okazji wyboru walidatora zerkamy właśnie na ten parametr. No i chociażby nasz walidator rodzimy, kosmos puk, taką możliwość ostatnio sobie włączył, więc można do niego również tutaj wyrzucać. Tam decydujemy się na okres, którym chcemy, żeby ta opcja była uruchomiona. Zazwyczaj to jest rok czasu, natomiast można to również usunąć w dowolnym momencie. To jest jedna platforma. Druga platforma, Rystyka ostatnio troszkę słabo działał, ale to chodziło o dosyć duży natłok tutaj na sieci. Druga opcja to jest yeldmos.com i tutaj na tej stronce yeldmos.com czekajcie, niech mi się tu odświeży. Ta strategia, jeżeli chodzi o tokeny, tutaj Cosmos i token Dimension również jest, zwróćmy sobie tutaj uwagę, o, widzicie Dimension i działa ona podobnie jak Restake Up, czyli możemy skorzystać tutaj z tej opcji restake'owania tokenów. No i jeszcze jedna rzecz to kwestia dotycząca przesyłu tokenów. Zwróćmy uwagę, tutaj wejdźmy sobie na CoinGecko. CoinGecko teraz słuchajcie, pokazuje nam tutaj jaką cenę 612, no 6,23, czyli token bardzo ładnie nam tutaj się prezentuje cenowo. Warto czasami rozważyć też również realizację zysków. No i opcja przesyłu tokenów na giełdę istnieje, ale my siedzimy na kosmos ekosystemie i wiemy, że jest duży dex Osmosis, na którym możemy również sprzedawać tokeny. No i Dimension jest na osmozis, ale problem polega na tym, że jak wejdziemy sobie w zakładkę Assets. Wyszukamy nasz token, wyszukamy nasz token Dym. No to tutaj deponować tokenów nie można, ale jest ten token, jest ten dimension, czyli można przesyłać poprzez IBC. Wejdźmy sobie na chwilę na słapa jeszcze Dym. No i przypominam o możliwości właśnie wykorzystania IBC coś co jest potęgą na kosmos ekosystemie, ale musimy wiedzieć jak to robić. Ja przy okazji ostatniego materiału celowo wspomniałem Wam o możliwości manualnego IBC. Są platformy, które wykorzystają i robią jak gdyby to za nas cały ten proces, czyli e, chociażby IBC Fun czy TFM, ale warto się nauczyć tego manualnego IBC. Taki przewodnik tutaj po tym manualnym IBC Wam... Wklejałem, wkleję wam jeszcze raz, żebyście to znali. No i wiedząc o tym, jak IBC działa, to ja wiem, że na wyszukiwanie, wyszukanie tutaj na osmosis, wchodzę sobie na osmosis, relayers odszukam sobie tutaj sieć Dimension. Tą Dimension też trzeba tutaj wiedzieć, w jaki sposób odszukać. Jestem na, kosmos na Osmosis. Tutaj musicie sobie oznaczyć te sieci Unknows, czyli jeszcze te niedodane teoretycznie. I zjeżdżacie troszeczkę niżej, odszukujemy sobie, w tych sieci widzicie jest dużo, Dimension, klikamy sobie tutaj. Ona pokaże nam ścieżki, po których porusza się przesył tych tokenów. Mamy... Opcję Channel 2 to jest to, gdzie będzie nam trafiał na Osmozis i Channel 19774, czyli w drugą stronę na Dimension. No i teraz, jakbym chciał przesłać sobie te tokeny, wchodzę sobie na portfel Kepler. Po wejściu na portfel Kepler na samym dole jest transfer IBC. Jak sobie zjadę teraz w moim portfelu Kepler na sam dół, to tutaj jest opcja przesyłu przez IBC. Gdyby to u Was było niewidoczne, to wchodzicie sobie w trzy kreski, następnie sobie wchodzimy w settings, następnie wchodzimy advanced i tu należy odhaczyć tę opcję developer mode. Wejdźmy sobie z powrotem na portfel i co dalej należy zrobić? Wchodzimy sobie troszkę niżej, z powrotem na ten transfer IBC. Klikamy transfer IBC, chcę przesłać token dimension, wybieram sieć, muszę tu. Zrobić New IBC Transfer Channel. Następnie wpisuję sobie Osmosis, ponieważ chcę to wysłać na DEX Osmosis. No i tu wiem już, bo sprawdzałem po jakim kanale to chodzi, więc Channel 2. Pamiętamy, że muszę wpisać nie tylko cyfrę, ale również tą nazwę Channel 2. Robię Save. Ponieważ ja już mam dodane, to nie mogę tego zasejwować. Tutaj mamy osmosis Channel 2, no i wybieracie portfel, na który ma to trafić. I następnie możecie przesłać token Dym. Zachęcam najpierw, jak robicie to po raz pierwszy, to przesyłanie tokenów po IBC, to żeby potestować to na małej kwocie. No i zwróćcie uwagę, ja sobie tutaj wysłałem na DEX Osmosis jedną sztukę. No i ten token mogę już sobie tutaj, jeżeli chciałbym, sprzedać sobie na Osmosis. Tak działa transfer IBC na kosmos ekosystemie. Można przesyłać tokeny po różnych sieciach, m.in. właśnie na DEX Osmosis. Tyle w zasadzie, jeśli chodzi o Dimension, takie podpowiedzi, tutaj tipy dla Was miałem, token bardzo fajnie się prezentuje, pamiętajcie o realizacji zysków, no a ja tutaj oczekuję również airdropów na Dimension, myślę, że to będzie projekt, który będzie te airdropy nam płacił, natomiast to jest, pamiętajcie, tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, niekoniecznie musi się sprawdzić, ale... Ja uważam, że tutaj będzie dosyć zacnie. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. Zapraszam rzecz jasna do kolejnych. No i tyle z mojej strony. Dzięki, cześć.